Uroczystość, doceniamy sportowców, tych, którzy osiągają wybitne wyniki w sporcie oraz tych, którzy mają szansę w przyszłości być naprawdę wybitnymi sportowcami, dzięki którym będzie głośno o Łomży nie tylko w kraju, ale także na świecie. Nasi sportowcy osiągają sukcesy nie tylko w kraju, nie tylko w regionie, ale też w Europie, no w świecie nawet. Potrafi pan wymienić chociaż trzech takich? Tak, między innymi ostatni sukces Piotr Lobodziński, gdzie w 40-rocznicę przecież biegów w Nowym Jorku wygrał ten bieg, więc to jest to sukces, można powiedzieć, historyczny, który odbił się bardzo dużym echem w skali całego świata, bo też te informacje pojawiały się w stacjach ogólnokrajowych. No, nasza nadzieja, mimo że już to jest nadzieja, o której mówimy praktycznie przy każdej olimpiadzie, czyli Justyna Korytkowska, mamy nadzieję, że wreszcie na tej olimpiadzie wystartuje. Jest to zawodniczka, która osiąga znaczące wyniki nie tylko w kraju, ale także w Europie, która biega na różnych meetingach lekkoatletycznych. No i wielkie nadzieje wiąże też z Maćkiem Tyrcjakiem, jest to karateka. Jak wiemy, od następnej olimpiady w Tokio karate będzie dyscypliną olimpijską i tutaj wiąże też duże nadzieje z tym młodym człowiekiem, który został też w poprzednim roku doceniony, bo dostał stypendium prezydenta. Teraz też miasto będzie współfinansowało jego udział w Mistrzostwach Świata w Japonii, a później w Mistrzostwach Europy w Paryżu. I tutaj naprawdę ogromne nadzieje pokładam w Maćku Tyrcjaku jako naszej nadziei olimpijskiej. Takie wyróżnienie jest bardzo miłe, tak? I dostrzeżenie pracy trenerskiej też jest zawsze jakieś miłe, satysfakcjonujące. Także, że to jest drugi raz, to tym bardziej że potwierdza to, że ta praca, którą ja wykonuję jako trener też w klubie, w jakim sensie się sprawdza, tak? W jakim sensie się przekłada na wynik sportowy, no i rozumiem, że przez to na jakieś uhonorowanie jako trenera. Twoi podopieczni praktycznie od wielu lat już zdobywają najwyższe laury, nie tylko w Polsce, ale też w Europie, a nawet i na świecie, czołówka światowa, prawda? Można wspomnieć, że zaczęło się tak naprawdę gdzieś od Danii Kaczyńskiej, a i trwa to po dziś dzień. Wynika to z tego, że w Łomży mamy zdolną młodzież, utalentowaną, która jeżeli tylko chce, to potrafi osiągać sukcesy w skali międzynarodowej, nie tylko ogólnopolskiej. Także ja staram się tylko pomóc, na ile potrafię. Dzisiaj nie tylko ty odbierasz laur z waszego klubu, ale też twoja podopieczna. Tak, Klaudia Lanczewska, ale nie tylko ona, bo jeszcze Maciek Tercjak, jeszcze czwórka kolejnych młodych ludzi. W zeszłym roku wzięliśmy udział chyba we wszystkich możliwych turniejach kwalifikowanych od Mistrzostw Regionu Wschodniego, Mistrzostw Polski w kategoriach juniora, młodzieżowca, po seniora, Pucharu Polski też w tych wszystkich kategoriach, jak również w Pucharze Europy, Mistrzostwach Europy. Także nasi zawodnicy sprawdzili się całkiem nieźle w związku z tym. Myślę, że to był dobry rok i w sensie wyników, jako wyniki sportowe same za tym, jak myślę, że mówią, tak. To już drugi rok, w którym dostaję laury w kategorii talent. Jakieś osiągnięcia złożyły się na to ostatnie? Bo wiadomo, obroniłeś Mistrzostwo Polski, co jeszcze?
Tak, myślę, że przede wszystkim te mistrzostwa Polski, ponieważ było bardzo trudno, okupiłem tą ciężką pracą i wiele pobocznych sukcesów, między innymi mistrzostwa Polski w brajskim jiu-jitsu i wiele innych. Tu jestem tutaj po raz pierwszy, ale cieszę się, że moje osiągnięcia sportowe będą docenione przez prezydenta miasta Łomży. No właśnie, jakie osiągnięcia? Możesz wymienić kilka osiągnięć, które zostały właśnie wzięte pod uwagę tutaj przy tej nagrodzie? Myślę, że srebrny medal mistrzostw Polski w pchnięciu kulą oraz to, że byłam druga na młodzieżowym meczu w Mariborze w pchnięciu kulą. Jakie plany na najbliższą przyszłość sportową? Plany, chcę obronić ubiegłoroczny tytuł wicemistrzostwa Polski i myślę, że na tym pozostaniemy. Środki, jakie miasto przeznacza na sport rokrocznie rosną. Czy możemy liczyć na to, że będą rosły nadal, a może szybciej nawet? Na pewno będą rosły nadal i też dzisiaj sportowcom to przekażę, że nie wycofuję się ze swoich wcześniejszych deklaracji. I tak jak deklarowałem 2 lata temu, że środki na sport będą z roku na rok coraz większe, także w budżecie roku 2018 zaproponuję radnym, żeby środki w ramach konkursów na sport były większe niż w roku 2017. Na pewno ten skok, o którym też i sportowcy mówią, skok, który polegałby na zwiększeniu procentowego udziału dotacji na sport w stosunku do całego budżetu miasta, no nie jest on możliwy, żeby z roku na rok dojść do tego poziomu, który oczekują sportowcy, ale myślę, że jeżeli sukcesywnie będziemy z roku na rok zwiększać te wydatki na sport, to za te kilka lat sportowcy naprawdę będą dumni z tego, że sport wreszcie w Łomży jest finansowany na takim poziomie, na jakim powinien być, dzięki czemu możliwe są sukcesy. A z drugiej strony to, na czym mi bardzo też zależy i do czego przykładam ogromną wagę, czyli sport dzieci i młodzieży, bo tutaj bardzo istotne jest, żeby samorząd wspierał kluby sportowe, które organizują też wolny czas młodzieży, między innymi młodzieżowy ŁKS, ale także inne kluby, które działają w Łomży i tutaj na pewno te kluby mogą liczyć na ogromne wsparcie ze strony prezydenta miasta.